Moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, wiadomo, w For Honor wersji beta, zamkniętej wersji beta. Moi drodzy, ja już nagrałem odcinek z For Honor, ale stwierdziłem, że go nie udostępnię, ponieważ nagrałem trening. Nagrałem sam trening i stwierdziłem, a wiecie, to co było na treningu mogę wam przedstawić w formie werbalnej podczas rozgrywki już z innymi graczami, podczas rozgrywki wieloosobowej. Mamy tutaj właśnie gra wieloosobowa, szybko rozgrywka niestandardowa, jak grać. Także zawsze można się z tym zapoznać. Fajne, w ogóle jestem w szoku, że udało mi się tutaj dotrzeć i Ubisoft otrzymał. Znaczy otrzymał, ja otrzymałem od Ubisoftu kod właśnie do zamkniętej wersji beta. Były na początku problemy, dlatego też odcinek pojawia się tak późno, ponieważ były problemy z serwerami Ubisoftu. Napisałem wiadomość, dostałem odzew, wszystko wyjaśnione, wszystko chodzi, także zacznijmy. Moi drodzy, gra wieloosobowa. Na początku generalnie też przy rejestracji wybieramy, przed otrzymaniem kodu musiałem określić się, jaką nację wybrać. Mamy nację takie jak samuraje, wikingowie i rycerze. Ja stwierdziłem, że rycerze jest to zbyt oklepany temat. Troszkę żałuję, że nie wziąłem samurajów, ale zdecydowałem się na wikingów. Także wojownicy nordyccy, mam nadzieję, że tutaj pocisną naszych rywali. Z kim zawalczyć możemy? Tu jest chyba Azja, tak mi się wydaje, tutaj rycerze. A spróbujmy z Azjatami, to może być ciekawe. Walka, która nigdy nie powinna mieć miejsca na płaszczyźnie historycznej. Natomiast tutaj naprawdę wydaje mi się, może być to ciekawa potyczka. Potyczka 2 na 2, nie wiem co to znaczy do końca, ale zobaczymy. Gracz versus gracz, jak najbardziej. Gracz versus gracz. Szukamy tutaj gracza, wyszukiwany gracz, region, twój region. Tryb gry, preferowany tryb, język twój, poziom gracza ograniczony. Co to wszystko znaczy? Na razie nie bardzo się orientuję. Graczy mamy wyszukanych, dołączają do sesji, także fajnie, fajnie, wszystko szybko leci. Zrekrutuj. Aha, możemy rekrutować tutaj lobby gry, nie bardzo rozumiem. O co tutaj chodzi jeszcze do końca? Mamy jakąś tam pulę pieniędzy. Możemy zrekrutować, odblokuj modyfikacje wizualne, zrekrutuj. Zwinność, aha, rozumiem, skrytobójca, rozjemczyni, pogromca, no weźmy. Aha, ja wybieram chyba sobie teraz prosta strategia, tego nie możemy wybrać, czy możemy wybrać? Możemy wybrać, rynsztunek, fajny koleś, ale weźmy tego klasycznego póki co. No i jestem gotowy, więc zacznijmy moi drodzy, mapę możemy odpalić, już chyba nie. Będzie ciekawie, tutaj jest rycerz. Nie wiem, on jest ze mną w teamie? Bez sensu. Tak, on jest ze mną w teamie, bez sensu. Mam rycerza w teamie, ale jestem wikingiem. Jakieś tutaj widzę 2 na 2, ale co to znaczy 2 na 2? Tylko dwie osoby tutaj będą? Czy będziemy mieli swoje też wojska? Ponieważ podczas treningu było coś takiego, że były oddziały wojsk. Wojsk wydaje mi się... To działa na taki sposób, że są takie zwykłe oddziały wojsk, zwykłe oddziały żołnierzy, a do tego mamy tak zwanych bohaterów. Wygląda na to, że tutaj mamy właśnie dwóch bohaterów, na dwóch bohaterów plus kolejne wojska, ale nie, chyba jednak nie, chyba mamy tylko dwóch bohaterów. 2 na 2. Troszkę to dziwnie wygląda, nie podoba mi się to za bardzo, ale jest jak jest. Dobrze, spróbujmy tutaj zobaczyć, jeden został pokonany już. Oj, sorry. Kurde, czyli jest friendly fire, tak zwany. Kurde, moja garda. Lami. No to jest gra, powiem wam szczerze, skillowa. I padłem. I kurde, padłem. Ale wygramy to. Osłabiłem nieźle tutaj tą postać, chyba że tutaj... Nie, nie padł. Nie udało się. God damn it, nie udało się. Kurde, ej, naprawdę muszę się nauczyć tej gry, bo powiem wam, ta gra... Myślałem, że będzie bardziej intuicyjna, a tutaj rzeczywiście... Po części też jest, oczywiście. Natomiast tutaj skill naprawdę się przydaje i warto się wyuczyć pewnych aspektów tego tytułu. Tutaj koleś sobie idzie, nie wiem czemu. No teraz defense. A, przełamał mnie. Kurde. Mam przerąbane. Dobra, spokojnie.
Niezły jest, niezły jest. Pięknie! I załatwiony. I załatwiony. Udało się pokonać. A teraz mamy jeszcze... No, jest szybka, jest szybko. To może być problem. Kurde, będzie ciężko. Fuck, 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 fuck. Nie dałem rady. Jej nie dałem rady. Jest mocna. Przegrywamy 2-0. Czuję się, jakbym grał w FIFA. O Boże. Dobrze, 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 dobrze. Skupienie, moi drodzy. Skupienie. Wolałbym jednak mimo wszystko zagrać jakąś dużą, dużą bitwę, bo tutaj takie pojedynki... Kurde, od razu ona... Ona jest za mocna. Się bardzo szybko wszystko dzieje, wiecie? I... Wygrywamy, wygrywamy 2-1, teraz musi mi pomóc ten koleś. Bez tego będzie lipa. No i padłem. No i padłem. Przytrzymaj, czyli... No, no, postaraj się, ziom. Dasz radę. Super. Jest! Jest! Nie, jeszcze nie. O cholera, jest. Może ugramy chociaż to. Nie. Wszystko, wszystko robi ten... Ta tutaj kobieta tutaj z dwoma mieczami. Mamy ogromny problem. Musielibyśmy ją najpierw tutaj we dwóch szybko wziąć na dwa. A nie, 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 to byłoby złe tutaj określenie, co chciałem teraz powiedzieć, nie, przepraszam. Nie, ważne. Nie było tego ostatniego zdania po prostu. Dobrze, no. Zlamiłem, ale zdarza się. No w końcu to ja, no wiecie, mój skill ogólnie w niektórych grach, w większości gier to jest po prostu. Ja umiem tylko w WWE grać. Dobrze, wybierz. Nie wiem co ja wybrałem w ogóle, dobra. Jednak nie, przyjdzie zasoby wojenne. To jest ciekawe. Wybierz terytorium wroga, które chcesz zaatakować, bądź jeden z własnych regionów, które chcesz bronić. Wraz z zakończeniem każdej tury, frakcja, która przydzieliła do danego terytorium najwięcej zasobów wojennych, przejmie nad nim kontrolę. Fajna opcja. Uwaga! Ilość zdobywanych przez ciebie zasobów wojennych zależy od twoich własnych wyników. No to jest to uczciwe, okej. Dobrze, natomiast co? Obrona? Nie no, wolałbym coś zaatakować, chociaż tutaj widzimy... Tu jest ciekawe, tu są trzy nacje. To może być ciekawe. W porządku. Postacie. Może jednak mimo wszystko kogoś innego. Może tutaj tego spróbujemy. Nękanie, kontrataki. Krótki zasięg, nękanie. Co znaczy nękanie? Zwinność, kontrataki. Szybkość, kontrataki. Tutaj ta postać nam dużo problemów. Nękanie. Weźmy tego. Fajnie wygląda. Podoba mi się ta postać. Personalizacja. Możemy personalizować sobie postać. Ale ekstra, głowa. Sprawdźmy co mamy. Jakieś odliczanie jest. Aha, oczekiwanie na innych graczy, okej. No, jak widzimy tutaj tylko jest opcja domyślna. Niestety i już dobijamy. Czy nie dobijamy? Myślałem, że dobijamy już. What the fuck? Dominacja 4-4, pojedynek. Nie chcę pojedynków, chcę... Ja chcę duży rozpierdol. Gra wieloosobowa. Rozgrywka niestandardowa. Co jest w rozgrywce niestandardowej? Uruchom tryb. Wybór mapy, zasady. Czas 20 minut to nie, ale możemy sobie zrobić 10. Domyślny pozycja, numer, domyślny poziom, automatycznie czas, status wyposażenia, ok. Tryb gry. 4-4, gdzie są te wszystkie napieprzanki, chyba że to będzie w trybie kampanii. Tu są sezony, widzimy w prawym górnym rogu. No dobra, nie no, to weźmy jeszcze raz grę wieloosobową. Teraz dominację 4-4 spróbujmy. Gracz versus gracz. A tu nie można grywać PvP. Matchmaking rozgrywa. Okej. No okej, dobra, no to wiemy. Gracz versus gracz jak najbardziej. Dominacja, region, twój region, preferowany tryb i tak dalej, i tak dalej. Ustawienia. Tutaj nic więcej nie zrobimy. Czekamy po prostu, czekamy. Okej, mamy tutaj taką mapę a la zamek, a właściwie cytadela, brama cytadeli. Bierzemy tego ziomka.
Zatwierdzam, tak, jak najbardziej. Wybieramy. Jest. Mam cię. Mam nadzieję, że pociśniesz, przyjacielu. Szybkość. Aha, tutaj możemy jeszcze jakoś, jakaś forma jest upgrade'u chyba. Niedźwiedzie wnyki. To są talenty. Okej. To są talenty. I możemy jakoś rozwijać później te talenty? Czy zakopać je? Jak było w przypowieści pewnej. Dobrze, to jest nasz team. Trochę dziwi mnie to, że mam rycerza w teamie. Ale jeżeli on jest pod sztandarem wikingów, no to czemu nie? A walczymy z równie mocnym teamem. Wydaje mi się, mamy trójkę tutaj z Azji postaci. No i jeden jest, jak widzimy, bardziej rycerski bohater. Zastanawiamy tylko jedna rzecz. To są gry online, ale te wszystkie potyczki, które były w gameplayach tam wcześniejszych i w ogóle, czy to jest jakimś tego, nie wiem, kampanii, czy to też jest dostępne na online? Bo jak mówiłem, w trybie treningu mieliśmy właśnie możliwość rozegrania właśnie tam paru potyczek, no oczywiście w formie treningu, i były też właśnie walki z takimi jakby tutaj wojownikami, którzy byli na zasadzie bohatera, tak jak teraz walczymy właśnie z tymi innymi postaciami, ale było mnóstwo innych takich, nie wiem jak to nazwać, mniejszych żołnierzy, którzy, o właśnie o to mi chodziło. Tutaj ich widzimy, widzicie, są armie, czyli ci wojownicy to są po prostu jakby nasi takie, nie wiem, można powiedzieć boty chyba, które po prostu jakby walczą z innymi, o właśnie, i tutaj możemy wesprzeć naszych żołnierzy. I właśnie pokonaliśmy jednego tutaj. Okej. Nieźle. Spokojnie. Super, we dwóch dowiedziemy to porobimy. O, ale tam wlecieli, jest, co się dzieje? Ja padłem, zabiłem jednego, ale padłem. Opóźnienie odrodzenia, kara podstawowa. Dlaczego tu jest jakaś kara? Aha, wskrzeszenie odrzucone, czemu odrzucone? Co ja zrobiłem? Coś nie tak. No dobra, ale walczymy dalej. Widać, jest licznik jakby żołnierzy w danej armii, czyli to jest podobnie to funkcjonuje na zasadzie Battlefielda. I to jest ciekawe rozwiązanie na pewno. Dobra, o kurde. Już sobie upatrzyłem jedną tutaj postać, tą. O, skubańcy. I umarłem, znowu. Jestem frajerem w tym grze. Ale spokojnie, ja się nauczę. To jest kwestia, wiecie, nauczenia się. Tak się oczywiście tłumaczy człowiek, który nie musi grać. Ogólnie w życiu, ale w porządku, dobrze. Podwójne zabójstwo drużynowe. Widać, że no cóż, nie idzie nam najlepiej. Chociaż nie, tutaj nie jest poziom wojsk, tutaj jest poziom zdobywanych punktów. No i szybciej niestety nasi rywale zdobywają punkty, a my mam, czyli najeźdźcy, którzy atakują naszą cytadelę. O, jedziemy z moją armią tutaj, tam. Tutaj jest 100 punktów, na punkcie B. Punkt C, nie wiem jak wygląda, spróbujmy może przebić się przez tutaj ten element rozgrywki. No właśnie. No chodź, stań do walki. No jak mnie wzięli na dwa baty, no to co ja mogę zrobić? Nie za wiele. Jednak widzę tutaj sporo osób gra tymi niemocnymi z wojownikami, nie tymi silnymi, tymi potężnymi, lecz właśnie tymi szybszymi, którzy teoretycznie zdają mniej obrażeń, jednak dzięki szybkości, zwinności, no cóż, potrafią pokonać mimo wszystko nawet takiego wielkoluda. Także jest przejebane to. Okej. Rozbicie, brak odrodzeń. Poległem.
ale tutaj nasza trójka jeszcze wciąż żyje. Walczcie, walczcie dzielnie. Walczcie dzielnie. Czy mogę coś robić tutaj? Nie bardzo. Ej! Wskrzono mnie. Nie wiem jak to działa, ale... Tych to można wytruć łatwo. O, tego już nie, niekoniecznie. Nie mam szans, na dwóch naraz nie ogarnę, nie mam opcji. Dwóch przeciwników naraz nie ogarnę. To nie jest łatwa gra, uwierzcie mi, to nie jest prosta gra, naprawdę nie jest zwykła jakaś nawalanka, napieprzanka. Tutaj naprawdę trzeba szybko reagować zwinnie wszystko. No przegrywamy niestety, moje ciało tutaj leży wraz z innym friendem. Siema stary, a ty nie masz głowy. No i wbili się. Wbili się do środka, przegraliśmy. Nie byłem na ostatnim miejscu, więc to jest jakieś tam jakiś plus, jakaś nagroda pocieszenia, powiedzmy. No ale też jak wiadomo, szału tutaj nie było z mojej strony. Moi drodzy, dzisiaj króciutko, dzisiaj tylko to mogę wam zaprocentować. Natomiast nie martwcie się, jutro kolejne odcinki. Nie odcinek, lecz odcinki, gdyż nie mam zamiar naprawdę wykorzystać na 100%, nawet na 110% możliwość grania w tą betę, no bo wiadomo, beta nie trwa wiecznie. Na tym polega właśnie granie w betę. Więc spokojnie, tym się nie martwcie, także słyszymy się już jutro i widzimy się również, a właściwie wy widzicie kolejny gameplay, kolejne zagrajmy, kolejny tam materiał z For Honor wersji zamkniętej bety już jutro, co najmniej jeden odcinek. Ponadto jutro pewnie Agatha Christie i NBA, no i pewnie Resident Evil się pojawi. Więc klikajcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i słyszymy się już jutro i chyba dzisiaj również, późniejszym wieczorem w Resident Evil kolejnym odcinku. Także do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!